Jestem karmelitą bosym od 2 lat. W tym roku obchodzimy ważną rocznicę. 450 lat temu święty Jan od Krzyża w Duruelo rozpoczął z 2 współbraćmi życie zakonne w zreformowanej gałęzi karmelitów, czyli karmelitach bosych. Dzisiaj, 450 lat później, ja mam szczęście być członkiem tego zakonu. Jestem nim od 2,5 roku. 2,5 roku temu zacząłem postulat, później nowicjat, teraz rozpoczynam studia w Krakowie. Jestem na 3. roku, ponieważ wcześniej przez 2 lata studiowałem w seminarium w Rzeszowie i już wtedy zastanawiałem się nad życiem zakonnym, ale jeszcze nie miałem jasności co do charyzmatu i właśnie w seminarium natknąłem się na dzieła Jana od Krzyża. Wtedy miałem okazję bliżej się z nimi zapoznać i myślę, że to właśnie święty Jan od Krzyża był tym czynnikiem, który najmocniej oddziałał na mnie i spowodował, że dzisiaj jestem właśnie tutaj, gdzie jestem. U świętego Jana urzekło mnie przede wszystkim dążenie do istoty rzeczy. To, że nie skupia się na szczegółach, że jasno wskazuje, co jest środkiem, a co jest faktycznym celem życia duchowego i tym, do czego faktycznie dążymy. Na pewno ważnym czynnikiem jest też jego wrażliwość artystyczna, co przemawia także do mnie, ponieważ ja też mam różne zainteresowania, jeśli chodzi o dziedziny sztuki, więc ze świętym Janem dobrze się tutaj rozumiem. No teraz, kiedy jestem w Karmelu, poznaję różnych innych świętych, wiele innych ciekawych postaci. Świętą Teresę od Jezusa, świętą Teresę Benedykta od Krzyża na przykład. Natomiast to święty Jan od Krzyża był tym, który pierwszy na mnie oddziałał i dzięki któremu, tak myślę, że tutaj dzisiaj jestem.